Już zapraszam tutaj do Anko. Drzwi otworzę, żeby nie było. Że się zamknęłam i nie wpuszczam. Dzień dobry. Widzę, że sygnał taki ten przez opuszczone okno już zachęcał. No właśnie, bo tam jestem zagadani, to ja muszę tutaj tam, prawda, zasugerować. Dzień dobry. Robert Korzeniowski jest razem z nami. O paraolimpiadzie też sobie porozmawiamy. Musimy zacząć od paraolimpiady. Dlaczego? Dlatego, że mamy radosną wiadomość. Pierwszy brązowy medal jest. Zaczęliśmy od medalu w kolarstwie. 4 kilometry na torze. Tandem Marcin Polak i Michał Ładosz. Marcin Polak to jest ten paraolimpijczyk, Michał Ładosz jest jego liderem. Mamy brązowy medal, walka ze Francuzami w wyścigu na dochodzenie zakończona sukcesem. No i teraz możemy o czym innym jeszcze, ale musiałem to rano powiedzieć dziennikarskiego i sportowego obowiązku. No bo na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio czekaliśmy na medal. Pierwszy srebrny wioślarek przez 5 dni. No a tu nie czekaliśmy doby nawet. Ach, tak. Ale zawsze tak jest, że jak jest, tak mi się wydaje z tego co pamiętam, zawsze jak jest paraolimpiada, to nasi sportowcy tam pokazują taki power i taką energię i przywożą tyle medali, że no chapeau bas. Tak, to jest coś niesamowitego. Mamy naprawdę świetnie wytrenowanych sportowców. Ta drużyna liczy sobie ponad 90 osób i no, dzisiaj też mamy szansę bardzo potwierdzonych mistrzów, multimedalistów. Adrian Castro na przykład ze swoim... Teście będzie prawdopodobnie mierzył się w półfinale, też w walce o... Na razie jest w ćwierćfinale, tak? Przyspieszam trochę fakty, ale to są świetni sportowcy. Karolina Drusz tak samo, jeżeli chodzi o szermierkę. Mamy pływaków, którzy są będą startować za ponad 2 godziny. Jacek Czechcian będzie to nasz krajan, bo on też z Tarnobrzega. Tak? No. A to czegoś się uczę. No. Jacek Czech jest zakwalifikowany na 100 metrów w grzbietem. Mamy jeszcze Igora Hedorowicza, który jest zakwalifikowany na 400 metrów dalej. Niestety nie powiodło się Jasi Menda, która była naszą chorążą. Nie chcę mówić o tej klątwie, no ale kurczę, no coś... No nie poszło, no 9 była w kwalifikacjach. Ale za to za 2 dni drugi chorąży, Maciek Lepiato, rusza do walki. No i ja powiem tak, że sportowcy paraolimpijscy, ja z nimi miałem bardzo wiele do czynienia w ośrodkach przygotowań olimpijskich, tych, gdzie ja sam się przygotowałem wiele lat temu. I to jeszcze, nie boję się tego powiedzieć, trochę wyglądało to na takie nieśmiałe wchodzenie na salony sportowe. Ale spotykaliśmy się razem, trenowaliśmy razem. Oni nie mieli tak dobrego sprzętu, jak mają teraz i też nie byli traktowani aż tak wyczynowo przez społeczeństwo. Mówiono bardziej o rehabilitacji niż o wyczynie. Dzisiaj mamy pełnoprawnych mistrzów w mistrzynie. Mamy przykład oczywiście tak globalny jak Natalia Partyka, która też dzisiaj gra zresztą. Która została okrzyknięta najbardziej rozpoznawalną, najbardziej lubianą zawodniczką poprzednich Igrzysk Olimpijskich. Miejmy nadzieję, że przywiezie stąd znowu złoty medal. I to są sportowcy, którzy już są w naszej globalnej wyobraźni. Adrian Castro, który dzisiaj będzie walczył, jeszcze raz mówię, szablista na wózku, to jest facet znany, lubiany, popularny. Maciek Lepiato, o którym wspomniałem, Joasia Mazur, która startowała przecież też w Tańcu z Gwiazdami. Mówi o tym takim czynniku popkulturowym. Tak jest. I to jest fajne, to, że to się wszystko razem łączy, to, że ceremonie są dokładnie w tym samym miejscu, mają podobny przebieg, to, że też jest cesarz, to, że też jest Thomas Bach. No, mówię też, trochę chcąc argumentować za tym, co już właściwie zostało powiedziane, to są tak samo fantastyczne igrzyska. Pewnie będzie więcej medali, bo też jest więcej kategorii, więcej możliwości tych zawodników, by startowali czasami w kilku konkurencjach, na przykład oszczepnicy łączą to z dyskiem, ale czy jest więcej dystansów biegowych, które startują też, ale no, mamy świetnych zawodników, ale mamy świetny trener. Ale jak to jest, bo ja sobie zawsze zadaję to pytanie, jak to jest, że paraolimpijczycy odnoszą, no chyba jednak, większe dużo sukcesy niż sportowcy, którzy biorą udział w igrzyskach, które są miesiąc wcześniej, czy tam trochę wcześniej? Troszeczkę inną miarą trzeba to brać, dlatego że sportowcy olimpijscy biorą udział w takim naprawdę globalnym wyścigu zbrojeń. Tam nie ma żadnego kraju, który pozwoliłby sobie na to, że potraktuje reprezentację trochę mniej...
pomoc. Bogato, nie wiem, nie, chodzi z zaangażowaniem środków finansowych. No po prostu wszyscy się angażują, tak? Co do sportu paraolimpijskiego, to są kraje, które po prostu stawiają na ten sport tak jak Polska, w sposób zupełnie równorzędny i cieszę się bardzo, że sponsorzy też się pokrywają w dużej mierze z reprezentacji olimpijskiej z paraolimpijską, ale są też kraje takie, gdzie w dalszym ciągu dominuje przekonanie takie, że mamy do czynienia raczej z zaawansowaną rehabilitacją, integracją i tak dalej. Zresztą mniej krajów startuje, teraz jest ponad 160 krajów startujących w igrzyskach paraolimpijskich. W związku z tym ta dominacja krajów bogatych, a do których my się już całe szczęście zaliczamy i tych bardziej zaawansowanych sportach jest bardziej znacząca tutaj. W lekkiej atletyce, przykładowo tej olimpijskiej, właściwie mamy wszystkie kraje reprezentowane w pakiecie medalowym. Tutaj nie ma aż takiej możliwości. A poza tym jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy. No i tyle. No. Sportowcy paraolimpijscy mają u nas kapitalną tradycję i tyle, co tu dużo mówić. Będzie mniej zawodników na igrzyskach, jest mniej zawodników, ale będzie na pewno ze dwa razy więcej medali, to obiecuję. Ach, no to czekamy i można oglądać i śledzić oczywiście to, co się dzieje. Wczoraj fragment, właśnie trafiłam na fragment ceremonii otwarcia i mam wrażenie, że wyglądało to dużo lepiej niż podczas normalnej ceremonii, ale może to jakieś wypaczenie moje. Tak, śledźmy social media przede wszystkim, bo, tak, bo te igrzyska są w nocy, fajnie się klipy ogląda, ja zaglądam też na stronę Komitetu Paraolimpijskiego, bardzo fajnie to jest prowadzone, także no, bądźmy z paraolimpijczykami, na pewno. Zostawmy... Tak jest, mamy drugi temat. Mamy drugi temat, który no, też poniekąd ze sportem związany, no bo sprzątanie i wspieranie miejsca, w którym żyjemy, naszej planety, to też może, można wykorzystać w bardzo dobry sposób, bo chodząc gdzieś, czy w góry, tak jak to ma miejsce w przypadku czystych Tatr, czy nad morzem, po plaży i tak dalej, uprawiać różne sporty, można zadbać o to środowisko i otoczenie. No właśnie, czysty Bałtyk, to taka odsłona tych Tatr w tym roku po raz pierwszy. Tak, ja maleńkie nawiązanie zrobię do imprez sportowych, bo dzisiaj też jest kryterium otrzymania organizacji igrzysk olimpijskich, w ogóle dużej imprezy sportowej, jest zerowa szkodliwość dla środowiska. O, proszę. I to jest bardzo ważne. Także są różne kryteria obok tego, tych wszystkich innych, bezpieczeństwa, zdrowia, jest ekologia. Czysty Bałtyk to jest taka inicjatywa, która jest rozwinięciem inicjatywy Czystych Tatr od 10 lat realizowanej przez Rafała Sonika. Tutaj mamy do czynienia z rozwinięciem tym nadmorskim, ja tam się wybieram zresztą już jutro. Będziemy sprzątać najpierw Hel, czyli ruszamy o godzinie 9 na, od Władysławowa przez chałupy, juraty, jastarnie do samego Helu. Ruszają z nami wolontariusze na trasę. Na trasę, na te przestrzenie, czyli plaże, okolice, tak plaż, zielone. I co jest bardzo ważne, wolontariusze można zostać w każdym momencie. Czyli ci, którzy są na wakacjach, oni też się mogą zaangażować w to, żeby ten czysty Bałtyk uczynić jeszcze bardziej czystym, albo w ogóle Bałtyk jest najbardziej zabrudzonym morzem. Jednym z najbardziej zabrudzonych to jest taki, no taki niestety, powiem brzydko, ściek z krajów, które są ościenne i nie powinniśmy się do tego tym bardziej przyczyniać. Tatry same zmobilizowały już 35 tysięcy wolontariuszy i z samych Tatr wywieziono 6 ton śmieci. Ja bym chciał, żeby jak najmniej tych śmieci wywoziło się z Bałtyku, by ich było po prostu mało. Ale Rafał Sonik, bo z nim rozmawiałam niedawno na temat właśnie Czystych Tatr, mówił, że i tak jest postęp, bo tych śmieci co roku coraz mniej jest wywożonych, czyli znaczy, że śmiecimy teoretycznie mniej. Zdecydowanie tak. I taki jest też cel akcji, by to sprzątanie było w większym stopniu uświadamianiem społeczeństwu tego, że nie warto śmieci, warto te śmieci segregować, odkładać je tam, bo i tak będziemy te śmieci produkować, tak? Ale możemy ich produkować coraz mniej. I by tego sprzątania post factum było jak najmniej, a jak najwięcej było działania no, takiego bieżącego. To jest też bardzo ważne, że w te inicjatywy włącza się ONZ. Ja jestem ambasadorem też no, koncepcji zrównoważonego rozwoju i to się kapitalnie wpisuje w taki rozwój społeczeństw, które no, rozwijają się, jeżdżą na wakacje, produkują, cieszą się życiem i tak dalej, ale no, po to, by ich kolejne pokolenia mogły dobrze się czuć w tym środowisku, no musimy coś zrobić dla Bałtyku, dla Tatr, dla swojego najbliższego otoczenia. Uważam, że taki początek
początek nad Bałtykiem, to jest sam początek tego, co będzie rozwijane w innych częściach Polski dalej. Symbolicznie ten Bałtyk, Tatry, bo mówimy, czy nad morze jedziemy na wakacje, czy w góry, to się tak łączy, ale tak naprawdę to rozejrzyjmy się wokół siebie i takim wolontariuszem można zostać wszędzie, na co dzień. Tak jest. Ale co do Bałtyku, to muszę przyznać, że ponieważ spędziłam kilka dni teraz w Trójmieście i faktycznie mam takie poczucie, że na przykład same plaże całkiem nieźle wyglądają. Tam jest naprawdę w miarę czysto. Koszy na śmieci jest mnóstwo, więc powoli chyba się przyzwyczajamy. Gorzej z tymi terenami właśnie przyleśnymi, które wzdłuż pasa tych plaż się pojawiają. No i tam jest niestety już dużo gorzej. No powiedzmy sobie szczerze, że czasami taki wczasowicz, a bardzo często to jest po prostu imprezująca przy zachodzie słońca młodzież, tak zapomina o tym, że no, kiedy już się zakończy piknik, spotkanie przy zachodzie słońca, czy grubo po zachodzie słońca, to wypada pozbierać dokładnie to, co się ze sobą zabrało i też mieć świadomość tego, co się w ogóle tam zabiera. I nie pamiętamy o tym, zapominamy o tym nawet jako rodzice, o tym, że jak dziecku upadnie ten patyczek po lodzie czy papierek, to naprawdę nie ma co mówić, porwał to wiatr, tylko gdzieś tam pójść za tym. Tak, jesteśmy specjalistami od tego, by przy witrynie się zgadzało, ale już tak, jeżeli chodzi o zaplecze, to niekoniecznie. Ja też bardzo często uprawiam sport w takich terenach mniej uczęszczanych przez już tych właśnie plażowiczów, czy na szlaku górskim głównym. I bardzo często zastanawia mnie, w jaki sposób to się dzieje, że ktoś zechciał łaskawie tam właśnie wciągnąć nawet, nie wiem, bidon po oleju samochodowym, albo też całą zgrzewkę właśnie butelek plastikowych i tyle. No, to jest zastanawiające, ale myślę, że to jest kwestia jakiejś długofalowej edukacji tak samo. Ale jak pan ocenia, że ta edukacja jest taka, że idziemy w dobrym kierunku, czy jeszcze dużo, to długa droga przed nami, jeżeli chodzi o edukację taką ekologiczną szeroko? Ja uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Szczególnie dużo się dzieje, jeżeli chodzi o dzieci. Szkoły sporo robią w tym zakresie i często spotykam się z tym, że to rodzice są upominani przez dzieci, by czegoś nie robili. Rzadziej to dziecko się nie wraca potem patyczek po lodzie, tylko raczej tata, mama mówi, że zostaw to, tam nie ma problemu, tak? I cieszy mnie to, że te wszystkie akcje takie typu Zielona Ręka i tak dalej, to wszystko działa w szkołach, ale to jest społeczeństwo, które dopiero będzie nami kierowało, narzucało standardy, to znaczy pokolenie tak za lat kilkanaście. My natomiast mamy dzisiaj niestety jeszcze do czynienia z ludźmi, którzy niedawno wywozili śmieci do lasu. Albo w niektórych okolicach w dalszym ciągu to się dzieje. Jak wywożą śmieci do lasu w okolicy, w której mieszkają, a potem jadą nad Bałtyk na wakacje, to nie mają specjalnie innych tak modeli zachowań. Myślę, że duża rola jest tutaj też w dalszym ciągu samorządów, które mierzą się z tymi opłatami za wywóz śmieci, segregowaniem śmieci jako takim, też edukacją w tym zakresie, ale to nie powinny być takie sygnały tylko, że my was ukażemy, jak czegoś nie zrobicie właściwie, ale powinniśmy bardziej mówić o tym właśnie, jaką nagrodą będzie mieszkanie w dobrym otoczeniu, o ile nam wszystkim będzie dużo, dużo lepiej. To jest może takie idealistyczne, ale dzieci to podchwytują bardzo dobrze. Dzieci lubią to, te zieleń, te ptaki jednak, tę czystą wodę, nawiązują do tego i one są nowocześniejsze w myśleniu od nas dorosłych i mam nadzieję, że one będą tutaj tą forpocztą. Mam nadzieję też, że jutro nad Bałtykiem, czy powiedziałem o tych miejscowościach nadmorskich, ale na Helu samym, ale tak. Też potem będziemy w Zatoce, w Rewie, w Pucku, Sopocie, Gdyni, Gdańsku sprzątać. Też ta społeczność miejska w to się włączy. To nie będą już tylko osoby, które są na wakacjach, ale to będą gospodarze tych miast turystycznych, uzdrowiskowych, którzy tam są na co dzień i którzy pozostaną po sezonie i to na pewno też będzie bardzo istotne. A dlaczego pan się angażuje w takie akcje? No to można sobie iść i sprzątać i w sensie, nie wiem, podnieść jakiś tam papier, który leży i po prostu go rzucić do kasza bez robienia szumu. Myśli pan, że osoby publiczne, rozpoznawalne mają większą siłę przebicia i że pana głos będzie lepiej słyszany i może więcej osób się zatrzyma i zastanowi, co się dzieje wokół niego? Z całą pewnością tak jest i to jest rodzaj obowiązku, jaki chyba sposób taki oczywisty jest nałożony na osoby publiczne. Moja aktywność akurat sportowa, aktywność w ogóle fizyczna i taka terenowa jest związana z harmonią z przyrodą.
I od zawsze tak było. W związku z tym, tym bardziej czuję się na miejscu, by zwrócić uwagę na to, że kiedy ja namawiam ludzi do tego, by uprawiali sport i byli aktywni razem z całymi rodzinami, to robili to w sposób odpowiedzialny i zrównoważony właśnie według dewizy ONZ-u dla środowiska. To jest jakaś misja osobista każdego z nas. Każdy ma coś ważnego do przekazania. Ja bym bardzo chciał, by moje dzieci, wnuki mogły się cieszyć takimi samymi pięknymi lasami, czy takim morzem i rzekami, z jakich ja korzystałem, będąc pacholęciem w wieku 4-5 lat, a to już było dosyć dawno temu. I chciałbym tego dopilnować i mam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej, mimo że uważam, że mamy parę lat zaniedbania. Oj, mamy. Myślę, że to nawet pewnie jakaś dekada albo dwie by się zebrały. Jak ktoś chce na koniec dołączyć? Bo mówi pan, że w każdej chwili można. I co? Jadę nad morze i znajduję was ten? Czy tak, klikamy albo idziemy na stronę Czysty Bałtyk i tam wszystkie informacje znajdziemy. Albo po prostu rozglądamy się na plażach, tam gdzie powiedziałem. Władysławowo, Jastarnia, Jurata, Hel. Będą specjalne punkty. 2 minuty wystarczy, żeby wypełnić deklarację wolontariusza i dostajemy worek, rękawice, wszelkie instrukcje. Wiemy, gdzie te śmieci mają być składowane potem i to działa. Możemy czasu poświęcić na to tyle, ile mamy. Dowolnie. A jak pogoda nie najlepsza nad morzem, no to tym bardziej aktywnie można spędzić czas. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Kibicujmy dalej paraolimpijczykom i wolontariuszom sprzątającym Bałtyk. Tak, jeżeli możemy, sami dołączajmy. Dzięki.